Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jesteśmy w tej chwili na początku obwodnicy Kraśnika, w miejscu, gdzie stara droga nr 74 w kierunku Kielc krzyżuje się z początkiem właśnie obwodnicy Kraśnika. Jest to miejscowość Spławy pod Kraśnikiem. Wjeżdżamy w tej chwili już na nową trasę, która za chwilę dosłownie, czyli na początku listopada, zostanie oddana kierowcom do użytku. Jesteśmy na początku tej drogi. Tutaj kierowcy, którzy będą jechali od Kielc, będą wjeżdżali na nowy przebieg tej drogi, dojeżdżali do skrzyżowania. Na tym skrzyżowaniu będzie można skręcić w lewo właśnie w kierunku Kraśnika lub też wjechać na drogi serwisowe, które mamy wzdłuż tej trasy praktycznie na całej długości. Na praktycznie 3/4 długości tej trasy będziemy mieli układ ruchu 2+1, czyli dwa pasy w jednym kierunku, jeden pas dla aut jadących w przeciwnym, po to, żeby umożliwić bezpieczne wyprzedzanie pojazdów. Właśnie dojeżdżamy do odcinka, na którym ułożono już ostatnią warstwę bitumiczną. Jest to asfalt modyfikowany różnego rodzaju mieszankami po to, aby ta nawierzchnia miała odpowiednią wytrzymałość i nie odkształcała się. Dojeżdżamy do kolejnej estakady, krótszej, około 60-metrowej. Natomiast za nią otwiera się już widok na przejazd nad trasą obwodnicy. Jest to przejazd w ciągu drogi lokalnej. Widać bardzo ładny obiekt mostowy. Myślę, że to będzie wizytówka tej trasy. Rzecz ładna, ciekawa. Nadal jedziemy w wykopie, czyli poniżej terenu gruntu, który tutaj był jeszcze przed okresem budowy trasy. I dojeżdżamy chwilę do zakrętu, na którym droga łukiem odchodzi w lewo w kierunku ulicy Przemysłowej w Kraśniku. Jak widać, trwają ostatnie prace porządkowe, porządkowanie zieleni, różnego rodzaju rzeczy związane z ustawianiem barierek energochłonnych. Wszystko po to, żeby z początkiem listopada z tej drogi mogli korzystać już kierowcy. Mówimy, w tunelu też trwają ostatnie prace porządkowe związane z zielenią, z zabezpieczeniem tunelu. I za chwilę wyjedziemy że obwodnica ma długość 5,3 km. Budowana jest przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a koszt tej trasy to jest blisko 115 milionów złotych, z czego około 85 milionów to są środki unijne. I właśnie dojechaliśmy do końca, czyli do skrzyżowania z drogą nr 19.